Czasem pytacie mnie, jak świecą reflektory w testowanych przeze mnie samochodach. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo nigdy działania świateł nie porównywałem. Ale dziś zapraszam na mały eksperyment. O samochodowych światłach wiem tyle, że obecnie w autach stosowane są albo reflektory halogenowe, albo ksenonowe, albo w technologii LED. W mojej Maździe mam ksenony, które świecą. Jeszcze nigdy ich nie wymieniałem i szczerze mówiąc, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Jak się przepalą, to się wymieni. Tylko że ksenony nie przepalają się jak zwykłe żarówki halogenowe. Po pierwsze, ich żywotność jest nawet o 2-3 razy dłuższa. Reflektory ksenonowe powinny wytrzymać około 2000 godzin, co w moim przypadku, kiedy reflektory świecą cały czas, kiedy włączony jest zapłon, oznacza około 80 tysięcy kilometrów. W ostatniej fazie życia w snopie światła zaczynają pojawiać się niebieskawo-fioletowe przebarwienia. To znak, że pilnie należy wymienić żarniki. W samochodach z reflektorami halogenowymi producenci zobowiązani są umożliwić kierowcy samodzielną wymianę żarówek. W różnych samochodach różnie z dostępem do reflektorów bywa, ale generalnie powinno dać się to zrobić na poboczu. W przypadku reflektorów ksenonowych, w związku z ich powolną degradacją, producenci samochodów zalecają wizytę w serwisie. I tak też zrobię, bo pod maską nie widzę dostępu do reflektorów bez wymontowania jakichś elementów. Za 90 zł od reflektora niech zrobią to za mnie specjaliści. Ale po co wymieniam żarniki, skoro teoretycznie powinny starczyć na kolejnych 20-30 tysięcy kilometrów? Rocznikowo moja Mazda ma 5 lat. W międzyczasie technologia ksenonowych reflektorów poszła do przodu i Philips twierdzi, że zobaczę kolosalną różnicę między fabrycznymi żarnikami, a tymi dostarczonymi na potrzeby tego materiału. Jak dużą? Zaraz zobaczymy, bo sam jestem tego ciekawy. W tym miejscu warto wspomnieć, że żarniki ksenonowe i żarówki halogenowe zawsze wymieniamy parami. I uważajcie na podróbki, bo wprawdzie ich zakup jest tani, ale ich użycie może Was potem bardzo drogo kosztować. Podstawowy produkt w gamie lamp ksenonowych Philips, Philips Xenon Vision, w typie D2S kosztuje około 180 do 190 zł. Produkty podrabiane dostępne są w cenie około 80 do 100 zł brutto. Podróbki lamp ksenonowych nierzadko nie chcą w ogóle działać, a jeśli już działają, świecą niezwykle krótko. Trwałość podróbek możemy przyrównać do standardowych lamp halogenowych. Problem podrabianych produktów nie jest wyłącznie kwestią handlową lub prawną, to kwestia bezpieczeństwa. Przede wszystkim musimy liczyć się z uszkodzeniem układu elektrycznego, w tym przepaleniem przetwornic. Taka usterka wiąże się z kosztem, który wielokrotnie przekracza koszt oryginalnej lampy ksenonowej. Mówimy tutaj o kwocie rzędu 1000 do kilku tysięcy złotych. Ponadto nieoryginalne lampy ksenonowe mogą powodować oślepianie kierowców jadących z naprzeciwka, problem przy odbiorze radia, jak również eksplozję poduszki powietrznej. Opakowania oryginalnych produktów Philips opatrzone są certyfikatem autentyczności. Każdy produkt wyposażony jest w naklejkę z hologramem, kodem bezpieczeństwa i numerem identyfikacyjnym. Dane te podajemy na stronie www.philips.com/original. A teraz obiecany eksperyment. Tak wygląda snop światła na pustej, ciemnej drodze. Na górze światło z moich fabrycznych reflektorów. Na dole z żarnikami Philips Extreme Vision drugiej generacji. A teraz poproszę Anię, żeby wystąpiła w tradycyjnej polskiej jesionce bez jakichkolwiek elementów odblaskowych. Tak właśnie ubrana twoja babcia idzie na cmentarz. Strój w pochmurny dzień zlewa się z krajobrazem, a w nocy mógłby posłużyć jako kamuflaż dla żołnierzy planujących inwazję. Zobaczmy, jak to wygląda z fotela kierowcy. Żarniki fabryczne na górze, Philips Extreme Vision drugiej generacji na dole. Fabryczne żarniki ja, Anię, zobaczyłem przy 9 drzewie. Z późniejszych obliczeń wyszło, że to 44 metry. Nowe żarniki, 12 drzewo i 64 metry. Jeśli nie widać, musicie mi uwierzyć na słowo, że tam stoi Ania. Dla porównania jeszcze widok z ciemnej, krętej drogi. Fabryczne żarniki na górze, nowe na dole. Aby lepiej zobrazować Wam całą sytuację, postanowiłem dokonać pomiaru w dzień. Tym razem Ania ubrana w czerwony bezrękawnik, żeby było ją lepiej widać.
Wyobraźmy sobie, że samochód jedzie z prędkością 90 km na godzinę. To znaczy 25 metrów na sekundę. Przyjmijmy, że jestem wypoczęty i czujny, nie pada deszcz. Potrzebuję około pół sekundy na określenie zagrożenia, a następnie pół sekundy na reakcję, czyli rozpoczęcie hamowania. Właśnie pokonałem 25 metrów. W świetle fabrycznych żarników zostało mi jeszcze niecałe 20 metrów. Tymczasem hamowanie z prędkości 90 km na godzinę na suchej nawierzchni w moim samochodzie zajmuje około 40 metrów. Teraz przesuwamy Anię o 20 metrów do granicy zasięgu nowych żarników. Jeśli dobrze pójdzie, tylko ją dotknę. Ale jeśli zareaguje ułamek sekundy za późno... A teraz wyobraźcie sobie, że jesteście zmęczeni. Widoczność jest ograniczona, jest ślisko. Wyniki eksperymentu zaskoczyły mnie i nie chodzi o lepszą jakość oświetlenia z nowymi żarnikami, bo to było do przewidzenia. Zaskoczyło mnie, jak pojedyncze metry i sekundy wpływają na bezpieczeństwo moje i innych uczestników ruchu na drodze. Także wasze. Pomyślcie o tym i sprawdźcie oświetlenie przed wyjazdem w trasę.